Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie często gminę Łomazy odwiedza, z tego co pamiętam. Tak, jeździmy co roku, już gdzieś koło 20 lat. Pięknie. W szkole publicznej, w szkole podstawowej w Łomazach dzisiaj szkoła ta zamieniła się w taką przychodnię rejonową ze specjalistami. Ilu lekarzy z jakich branż przyjechali? Mamy 10 specjalistów i zawsze tylu jeździ. Laryngolog, dermatolog, urolog, ortopeda, neurolog, chirurg, ginekolog, pulmonolog, diabetolog i kardiolog. Pięknie. A jeszcze okulista. Okulista. Ja się tylko dopytam, czy również inne gminy z takiej formy współpracy ze szpitalem wojskowym mogą skorzystać? Tak, jeżeli ktoś chce, dzwonią do sekretariatu, do komendanta, dają namiary do mnie, do tego i korzystają. Tu jeździmy do Tuczna, jeździmy do Zalesia, też już prawie co roku do tych gmin, Białej Podlaski. A jeździcie i te niedziele, białe niedziele są organizowane dlatego, że jednak ta pomoc lekarska tutaj w takich mniejszych miejscowościach jest bardzo potrzebna i czasami bardzo utrudniona. To znaczy, zaczęliśmy jeździć, jeżeli w tym czasie, kiedy szpital wojskowy został niepublicznym zakładem leczniczym i kiedy wszyscy ludzie mogli leczyć się u nas w szpitalu, chcieliśmy pokazać w poszczególnych gminach, że mogą korzystać z leczenia w wojskowym szpitalu. I od tej pory jeździmy na białe niedziele. Utarło się, że jesteśmy potrzebni dla ludzi. Ja tylko się dopytam, skoro są to lekarze z wojskowego szpitala, to każdy z tych lekarzy, pani lekarzy, panów lekarzy, ma jakiś stopień wojskowy? Tak to na tym to polega? To znaczy większość teraz lekarzy już jest cywilnych w szpitalu wojskowym. Niektórzy lekarze są wojskowi, ale coraz mniej. Dlatego mamy niepubliczny zakład. Jak pani myśli, ilu osobom dzięki takim poradom, na przykład dzisiaj w Łomazach, ile osób z takich porad skorzysta? Co najmniej 250 osób. Czy wcześniej się zapisywali, czy to jest po prostu otwarte? Nie, tego dnia. Po prostu nie. Próbowaliśmy kiedyś wcześniejsze zapisy, ale czasami komuś nie wypada. Miejsce jest blokowane, wtedy i lekarz siedzi i nikt nie korzysta. Tego dnia my poświęcamy niedzielę i wtedy ludzie też mogą poświęcić. Bardzo dobre rozwiązanie. Który ze specjalistów jest najczęściej oblegany, największe kolejki? Na przykład dzisiaj tutaj okulista i dermatolog. Zdarzają się takie przypadki, że rzeczywiście ten lekarz jest już na tyle potrzebny, że kieruje do dalszego badania, dalszego leczenia? Są takie... A właśnie ja chciałam panu powiedzieć, że jeżeli ktoś wymaga dalszego leczenia, czy w poradni specjalistycznej, takich jak mamy tu specjalistów, czy leczenie szpitalne, wtedy leczy się u nas w szpitalu. My zbieramy dane, nazwisko, imię, PESEL i numer telefonu, umawiamy wizytę, ja dzwonię do pacjentów i już wtedy leczenie u nas dalsze. Pacjenta u siebie? Tak, już cały czas, jeżeli pacjent wyraża zgodę. Czyli wspomniała pani, że raz do roku, więc kolejna wizyta pewnie w przyszłym roku. Tak, i też we wrześniu. Już mamy zamówienie. Już po raz kolejny mamy możliwość skorzystania z usług medycznych pierwszego szpitala wojskowego w Lublinie, dzięki którym są przeprowadzane badania specjalistyczne, porady specjalistów, tych, o których wcześniej wspomniała tutaj pani koordynator szpitala. Mieszkańcy dopytują się o te wizyty? O tak. Raz do roku jest taka niedziela organizowana. Podczas tych spotkań wykrywane są trudne przypadki, nawet o których mieszkańcy czy pacjenci mogą nawet nie przewidywać, że wymagają leczenia. Tak. Choroby. Pani Agnieszko, niech pani mi powie jeszcze, czy to, że udzielacie miejsca tym wizytom w szkole w Łomazach, to po pierwsze dlatego, że tych specjalistów jest tak wielu, że innego miejsca pewnie byśmy w Łomazach nie znaleźli, a po drugie, no właśnie jest to na tyle ważna inicjatywa dla mieszkańców gminy, że tak naprawdę szkoła, każdy wie, gdzie ta szkoła jest, gdzie, jak do niej dotrzeć i tutaj się znaleźć i tutaj odnaleźć swojego lekarza. Tak, zgadza się. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
i pracowników kuchni oraz obsługi, dzięki którym jest organizowana ta Biała Niedziela, ponieważ tak jak tutaj Pan wspomniał, jest możliwość przydzielenia gabinetów specjalistycznych, czyli zamienienia klas na gabinety specjalistyczne i komfortowe warunki, tak, dzięki którym lekarze tutaj mogą spełniać się. Pani Agnieszko, 250 osób, nie spodziewałem się, chociaż wcześniej robiliśmy już informacje o Białej Niedzieli w Łomazach, ale to jest bardzo znacząca grupa ludzi z Łomas. Ale no właśnie, czy tylko grupa ludzi z Łomas, czy to jest tak, że to jest otwarte? Badania te są skierowane do mieszkańców zamieszkałych w gminie Łomazy. Dokładnie. Jeżeli przyjadą osoby, które będą wymagały jakiegokolwiek leczenia, takim osobom no po prostu też, jeżeli będą wolne miejsca, oczywiście w pierwszej kolejności gwarantujemy tutaj opiekę mieszkańcom, natomiast jeżeli są jeszcze wolne miejsca, to również mogą skorzystać osoby spoza gminy. Thank you.